Witam Was wszystkich serdecznie po dłuższej przerwie, na przedostatnim już wywiadzie na luzie. Moim Waszym gościem jest ten naszego zespołu, pan Marcin Pilik. Witam serdecznie. Zmierzę się z pytaniami przygotowanymi częściowo przez zespół, częściowo troszkę wyciągniętymi z historii, jak i też z wywiadów, które już mieliście szansę obejrzeć. Także pierwsze podstawowe pytanie to, kiedy, gdzie i jak zaczęła się przygoda z piłką ręczną i jak to się stało, że został pan trenerem? No jak chyba w większości tutaj w młodzieży i w Trójmieście i pewnie w Elblągu, no moja przygoda zaczęła się w szkole podstawowej. Była to szkoła sportowa, tak zwana Kuźnia Talentów, znana w całej Polsce. Także tam trener Jan Przyszlakiewicz, który budował tą piłkę ręczną razem tutaj z trenerem Krzysztofem Kotwickim, byli trenerami i jak gdyby to potoczyło się naturalnie, ponieważ no, szkoła była znana i tutaj w naszym województwie i w Polsce słynęła z bardzo dobrej pracy z młodzieżą i tutaj trenerzy zachęcali wszystkich chętnych, szybkich, zdolnych do uprawiania tej dyscypliny. Chociaż no, nie ukrywam, że pierwszą moją dyscypliną była piłka nożna, Lechia Gdańsk, gdzieś tam próbowałem swoich sił przez 2-3 lata trenowania, ale jednak tutaj bliskość, osiedle, koledzy i to przeważyło, że poszedłem do klasy sportowej. A jak to się stało, że trenerem? Trenerem już później, tak? No to też gdzieś tam studia równolegle gra w zespole AZS-u Gdańsk, praca w szkole, tam zaczynałem bawić się z dziećmi w szkole w Gdyni, z tych dzieci później wyrósł fajny zespół rocznika 2002, z którym zdobywaliśmy sporo medali. No i później przyszedł czas na szkołę mistrzostwa sportowego SMS Gdański. Trochę zabawy z kadrą B, rocznika 996 głównie, tam z Rafałem Koptelem pracowaliśmy spory czas z niezłymi osiągami, tak, bo zaliczaliśmy główne imprezy. No i później po rozpadzie SMS-u, gdzie przenieśli to do Kwidzyna, no trzeba było poszukać jakiejś nowej drogi, tak, nowego wyzwania. Tutaj odezwał się Elbląg, no i tak to się potoczyło. Skład startu na ten sezon to w większości młode i niedoświadczone zawodniczki. Czy na początku ciężko było ułożyć je pod pana wizję i tak, by grały w takim stylu, jaki trener sobie narzucił? No, na pewno jest to młody zespół i szczerze mówiąc, jak zobaczyłem ten zespół na pierwszych treningach, to tutaj poszedłem do katedry elbląskiej pomodlić się, dać na ofiarę, na tacę i po prostu, żeby to jakoś jak najlepiej wyszło i mówię, no początki były trudne. Do tej pory nie ukrywam, że gdzieś pracowaliśmy cały czas nad tym, żeby ten zespół wyglądał i grał jak najlepiej. No gdzieś obraliśmy sobie pewną drogę, bo są to zawodniczki młode, niedoświadczone, z różnych klubów, także tutaj z zespołu, który z dziewczyn, które grały w Elblągu, w tym zespole zostało ich troszkę, tak? 4-5, które no, też nie grały jakichś tutaj pierwszoplanowych ról. Także no, trzeba było to tworzyć od początku, od podstaw. I mówię, ten styl, który ja próbowałem tutaj narzucić, no, wymaga przede wszystkim dużej pracy, dużej wiedzy na temat tej gry. Cierpliwości, bo ja to powiedziałem, że to jest proces, tak? To nie jest 6 miesięcy, 8 miesięcy, bo my de facto tyle pracujemy. Nie jest to nawet pełny rok z przerwami, tylko to jest proces 3-4-letni, tak? No ja pamiętam, jak sam byłem zawodnikiem, czy to
w Wybrzeżu, czy to w Spójni, czy w AZS-ie, ten cykl dojścia do poziomu medalowego trwał z reguły 3-4 lata. Tak? I tutaj zakładaliśmy sobie, że to też tyle potrwa, no ale niestety mój czas jak gdyby w Elblągu z tym sezonem dobiegł końca. No, gdzieś tutaj moja wizja klubu jest rozbieżna i podziękowałem po prostu za współpracę, bo po prostu no, miałem inne jak gdyby tutaj podejście do tego. I niestety po roku, niecałym, niespełna roku czasu rozstajemy się. To też było jedno z pytań na koniec, ale na pewno to już nie będziemy te pytania dalej. Natomiast właśnie, czy to, co Start osiągnął w tym sezonie, ta pozycja, wyniki, poszczególne mecze, czy nawet momentami niektóre mecze, czy to trenera satysfakcjonuje, jak na tak krótki czas i etap, który został przerwany? No ja wychodzę z tego założenia, że no nie skupiałem się na wynikach, tak? Bo skupiałem się na budowaniu mistrzyń, tak? Żeby zdobyć mistrzostwo, my musimy mieć w zespole mistrzynię i w cudzysłowie, tak? I ja muszę zbudować dziewczyny, wyszkolić je i gdzieś później z tego tworzyć zespół mistrzowski, który gra o najwyższe cele. No wiadomo, że po drodze są spotkania ligowe i to trzeba jak najszybciej stworzyć, tylko to co cały czas powtarzam, że proces pracy z tak młodym zespołem, niedoświadczonym, gdzie te zawodniczki dopiero debiutują w Superlidze, zdarzają się z tymi doświadczonymi zawodniczkami z innych klubów, no trwa, tak? I musi trwać, bo to nie jest tak. Ja też bym chciał, żeby to pstryknięciem czarodziejska różdżka i my po dwóch, trzech miesiącach gramy jak równy z równym. I tutaj skupiłem się na przede wszystkim na szkoleniu i gdzieś tam sprawdzianami, małymi wojenkami była po prostu liga, gdzie patrzyliśmy, jakie są efekty naszej pracy, tak? I mówię, no miejsce, no tutaj zarząd śmieje się, przed sezonem w klubie chcieli medalu. Niestety nie udało nam się tego osiągnąć. Wydaje mi się, że pozycja, którą obecnie mamy, no utrzymaliśmy zespół, tak? I wydaje mi się, że to było priorytetem na ten sezon. To było celem nadrzędnym, żeby ten zespół jak gdyby troszkę zbudować, tak? Bo mówię, no budowa powinna jeszcze trwać, uzupełniane, wymiana tak, gdzieś tam niepasujących ogniw czy słabszych ogniw i to też jest naturalna kolej. Wydaje mi się, że gdzieś w niektórych spotkaniach no, mogliśmy więcej wyciągnąć, parę punktów, ale to każdy zespół, w każdym zespole, w każdej lidze no, jest tak samo, tak? Ja grając też zawsze liczyliśmy po lidze, ile punktów mogliśmy jeszcze zdobyć, ale się nie zdobyło. Tak. Ale tak naprawdę patrząc też realnie, to i tak uważam, tak jest moje prywatne zdanie, że i tak zespół nad wyrost troszkę wobec możliwości właściwie składowych osiągnął to więcej chyba niż można było się spodziewać, bo patrząc po tym, ile młodych przyszło, niedoświadczonych dziewczyn, nie mających obycia z seniorską piłką, tak, i ugrać bodajże coś około 20 punktów, tak, no to jest... To no tak, oczko zdobyliśmy, tak? Tak, także mówię, no to jest... Zdobyliśmy 21 punktów do tej pory, no... Mówię, no jest spokojne utrzymanie, tak? Bo ta różnica tutaj do Kielc to jest duża i gdzieś ja na to liczyłem, tak? Żeby tutaj spokojną pracą, cierpliwością do tego dążyć, żeby gdzieś mieć właśnie ten komfort pracy do końca sezonu, żeby nie jechać na ostatni mecz do Kielc i walczyć o życie. Chociaż no, w szatni dziewczyna powiedziałem, że zagrajemy dzisiaj tak, jakbyśmy mieli grać o utrzymanie, tak? No i gdzieś tutaj nam
Może nie było to super spotkanie, może tych super spotkań nie graliśmy w tym sezonie dużo, ale gdzieś tam Jakoś jakieś się zdarzały. podejmowaliśmy gdzieś tam wyrównaną walkę nawet z tymi najlepszymi zespołami, tylko w pewnym momencie zabrakło tego czegoś, doświadczenia, tutaj skuteczności, tutaj gdzieś tam koncentracji w obronie czy w ataku, no i ten wynik uciekł. A jaka jest różnica w prowadzeniu drużyny męskiej i żeńskiej, bo to jest na pierwsze zderzenie z żeńskim szczypiorniakiem. Jak to, czy to w ogóle można porównywać, czy to dwie różne? No, na pewno jest to inaczej, tak? Bo ja do tej pory no, pracowałem w zespołach juniorskich, czy to była kadra, czy to był SMS, czy to było Wybrzeże, gdzieś tam w seniorach z kadrą B. I mówię, no to jest, jak ja to mówię, przepaść, tak? Bo i w umiejętnościach, i gdzieś tam w rozumieniu gry, to jest naprawdę przepaść, bo mówię, ja ten rocznik, który prowadziłem gdzieś też od czwartej klasy, czy Wybrzeża, czy później w SMS-ie, no to ci chłopcy naprawdę, no i fizycznie, i gdzieś tam, no bardziej rozumieli to, bo mieli dłuższą styczność z tym, dłużej ze mną pracowali, ale tutaj mówię, no z dziewczynami trzeba gdzieś tam na pewno innego języka używać. To jest podstawa. Z chłopakami nie było, że boli. Tak, miałem taką swoją zasadę, ale tutaj nie przytoczę. Było ostro czasami, ale chłopacy, z tego co wiem, z tego co opowiadają teraz, to byli do tego gdzieś tam przyzwyczajeni i lubili to, jak było czasami mocniej powiedziane. A czy jest jakiś złoty środek, kiedy powinno się brać czas, czy jednak się prowadzi, żeby za bardzo się nie podpalić, nie poddać, i czy wtedy, kiedy się też przegrywa, czy po prostu bardziej jest coś innego decyduje, To na czynnik? pewno tutaj jest wiele teorii, tak? Bo nie możemy sobie tutaj powiedzieć, że bierzemy czas w tej minucie czy w tym momencie meczu. Mieliśmy jedno takie spotkanie bodajże z Lublinem tutaj, gdzie graliśmy na początku fajnych 15 minut. Prowadziliśmy, czy był to mecz na remisie. Postanowiłem wziąć czas, bo myślałem, żeby gdzieś tam dziewczynom dać się troszkę odsapnąć, bo tempo było duże, no i po tym czasie Się posypało. posypało się, także no na pewno gdzieś tam, żeby uspokoić grę, czy tam podpowiedzieć, to ten czas jest potrzebny w różnych momentach, czy to przy remisie, czy przegrywając. No ja nie mam jak gdyby jakiegoś A tutaj. czasem jest tak, że w tym czasie to trener nie ma głosu, tylko dziewczyny decydują albo chcą coś zagrać, jakąś akcję? No chyba jeszcze nie jesteśmy na tym poziomie, żeby gdzieś tam decydowały dziewczyny. Na pewno one mają swoje pomysły, bo grając na parkiecie, no też to inaczej wygląda jak z ławki. Staramy się gdzieś tam razem to wspólnie ustalić. Wiadomo, że gdzieś tam mamy swój nakreślony plan grania przed meczem, analizując przeciwnika. Wiemy, co mamy w danych sytuacjach zagrać przy obronie, czy bardziej płaskiej, czy podwyższonej. Także gdzieś tam skupiamy się na tym, żeby szybko to sobie przekazać, zmotywować i wyjść na parkiet dalej grać. A jak to jest mieć na ławce obok siebie swojego byłego trenera i w tym momencie być dla niego szefem, trochę można powiedzieć? No, nie traktuję tego jak Trochę takie trochę szefowania, przewrotne pytanie, ale. Bo mówię, no znamy się jak gdyby od małego. Ja byłem w trzeciej klasie szkoły podstawowej, gdzieś już kontakt z trenerem Krzysztofem miałem. Mój starszy brat był jak gdyby wychowankiem, tak, trenera Krzysztofa, bo moim trenerem był pan Janek. Także no znamy się, ja mam duży szacunek do Krzyśka, bo dużo zrobił dla polskiej piłki ręcznej, dla Zgadza się. wzgórzowej piłki ręcznej, także tutaj jesteśmy jak gdyby partnerami, tak? Nie traktuję tego, że ja jestem pierwszym trenerem. No wiadomo, że gdzieś tam w protokole Tak, no to prowadząc jest treningi, ten wpis jest, nie? ale no też staram się słuchać podpowiedzi, wskazówek ze strony Krzyśka i tutaj gdzieś nam chyba razem się fajnie współpracowało w Elblągu. No ale nie samym szczypiorniakiem ten żyje. Już wspomniał
Interesuje się też piłka nożna. Dopinguje Lechię Gdańsk, zgadza się? No staram się, tak, w miarę możliwości czasowych gdzieś tam od czasu do czasu zagościć na trybunach naszego no, ładnego stadionu nowego w Letnicy, także biorę szalik, biorę koszulkę, idę na mecz, kibicuję i to jest gdzieś tam chwila takiego relaksu, popatrzenia na też sport, walkę, porozmawiania ze środowiskiem sportowym, bo tam też chodzi się po to, żeby gdzieś tam z tymi ludźmi porozmawiać. A nie szkoda tego czwartego miejsca w tym sezonie? Nieskromnie powiem, że ja się cieszę z pierwszego. Lechii, tak? Czy Lecha. Znaczy, no... Ale Lechia czwarta. Walczyli jak mogli, gdzieś tam ta przewaga jest widoczna, tak? Także tych oczek trochę zabrakło, tak samo jak nam czwartego miejsca, że to jest sport. No, mieli też różne okresy tej gry, tak? Bo fajnie to się oglądało na początku, gdy przejął ten zespół Kaczmarek i to gdzieś tam widać było, że jakiś tam powiew świeżości, jakości, gdzieś tam stylu grania bardziej ofensywnego. No ale no, cieszymy się na pewno, że ten zespół cały czas jest w czołówce tabeli i będzie grał, będzie miał możliwość grania w europejskich pucharach. Wiemy też, że Tonet jest sporym osuchem. Więc kto w zespole piecze najlepsze ciasta i jak jest tenera ulubiona? No ja myślę, że tutaj wszystkie dziewczyny spisały się na medal. Naprawdę jestem pod wrażeniem tutaj wypieków. Także te wszystkie ciasta były super, smakowały. Nie mogę złego słowa powiedzieć. No dokładnie, lubię słodkie. Po tym słodkim trzeba coś tam poruszać się, także mówię, z tych aktywności oprócz Lechii to gdzieś tam no, dużo treningu indywidualnego, biegania, siłowni. Borsowania też chyba? No tam zacząłem pod wpływem tutaj Andrzeja i Krzysztofa gdzieś tam morsować. Lubię w górach pobiegać tam. O. Także tutaj, czy Zakopane, takie ulubione z lat, gdzie zaczynałem piłkę ręczną, dużo obozów odbywało się, także tam staram się też pojechać, odetchnąć, zapomnieć o piłce ręcznej. Zresetować się. Troszkę zmęczyć się i naładować akumulator. Możemy prosić o kilka słów podsumowania ostatnich meczy, bo tak tych meczy trochę było. Było i Zagłębie, i Piotrkowia, i Jarosław, i Kielce teraz ostatnio. No było tych meczy sporo, z 4 rundy już ostatni mecz zostaje z Lublinem. No na pewno gdzieś tutaj te ostatnie mecze pokazały, że graliśmy znowu gdzieś na falami, tak? Bo po walce w Lublinie, po niezłym meczu, gdzie tam podjęliśmy walkę, nie przegrywaliśmy już tych meczy tak widocznie, zdecydowanie, jak to może było na początku sezonu. Mecz z Piotrkowem, jedna wielka katastrofa, nie wypał, najgorszy mecz w sezonie, bo ja też myślałem, że gdzieś ta wiosna będzie należała do nas, że tutaj już złapiemy pewien rytm, styl grania. No nie wiem, gorszy dzień, wypadek przy pracy, także o tym meczu powiedziałem, że zapominamy i bierzemy się do roboty na Jarosław, gdzie wiedzieliśmy, że tam będzie trudno, bo graliśmy bez Kasi Cygan, która wypadła nam dzień przed meczem i wiedzieliśmy, że Jarosław walczy o medale, także no, spodziewaliśmy się trudnego meczu, nie poddaliśmy się gdzieś tam mecz walki. No i tutaj nastawialiśmy się na pewno, jak wszyscy na Kielce, żeby powalczyć o zwycięstwo i pokazać, że no z tymi zespołami z dołu tabeli potrafimy wygrywać. Ostatni mecz w lidze przed Wami, pojedynek z Monteksem. Walki się mogą spodziewać? Zwycięstwa? Czy będzie może... No, nie wiem. Jedziemy walczyć, tak? Bo ja mówię, no powiedziałem, że trenujemy, pomimo to, że mnie już tutaj nie będzie, że Montex zdobył srebrny medal, także no jedziemy tam grać w piłkę ręczną,
powiedziałem, że po to pracowaliśmy cały rok, żeby gdzieś tam no, godnie zaprezentować się, podziękować sobie, kibicom za wsparcie w tym sezonie i na pewno pojedziemy tam pokazać się z jak najlepszej strony. To teraz tak, żeby troszkę luźniej było, szybkie pytania. Pierwsze, wódka czy piwo? No zdecydowanie The Special One, moje ulubione piwo. Tutaj. Sernik czy jabłecznik? Bez różnicy, każde ciasto przyjmę w odpowiedniej ilości, także. Samochód czy motocykl? No, samochód. Skok na bungee czy skok ze spadochronem? Nie próbowałem. Mój tata skakał ze spadochronu w wojsku, także jeszcze chyba to przydam. Dobra. W imieniu kibiców chyba mogę podziękować za ten rok, za to dostarczone nam emocje, te niespodziewane zwycięstwa, postęp zawodniczy, jakie one zrobiły, bo są dziewczyny, po których po prostu widać bardzo mocno ten Cieszę się, że pan to rozwój. mówi, bo niektórzy mówią, że zawodniczki nie zrobiły postępu. Ja też jestem tego zdania, że dużo dziewczyn tutaj no, poszło zdecydowanie do przodu, poszliśmy jako zespół, także to mnie cieszy, tak, że ta praca, którą tutaj włożyliśmy wspólnie, ona daje efekty, zaprocentowała przede wszystkim w postaci i punktów, i utrzymania w lidze. Także została jeszcze nam jedna piłeczka, trener wylosuje i powie, kto zagości na ostatnim wywiadzie na Ludzie, chociaż można się już spodziewać, chociaż... No i głosowanie, Tak. udaję. Także Fizjo. fizjo, także Michał i Michał i Kamil, Kamil widzimy się zapraszamy. na następnym wywiadzie na Luzie. Wam oczywiście serdecznie dziękujemy. Dziękujemy też chłopakom ze Sport Spa za gościnę. Zachęcamy do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku, obserwowania nas na Instagramie i śledzenia naszego i zasubskrybowania naszego kanału na YouTubie. Za wywiad dziękuję trenerowi. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Cześć.